Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartek Karpowski, Moja Norwegia. Jak widzicie, jesteśmy na torze wyścigowym, jest sobota 18 maja i zaraz będzie się działo, a my przygotowujemy dla Was tego wydarzenia relacje. Zapraszam! Ile trzeba trenować? No ja 9 lat trenuję. 9 lat? Tak. A jak często? No tak z 2-3 razy w tygodniu, po 3 godzinki, coś takiego. Dlaczego jest na przykład to? Czemu tak? To jest sklepane, żeby tutaj było łatwiej siedzieć, bo czasami są jakieś różne ewolucje. Aha, w sensie, że nie siedzimy tu, gdzie siedzimy, tak, tylko siedzimy tu, gdzie nie siedzimy. Siedzimy tutaj, aha. Nogi mamy przerzucone przez kierownicę, no. I w tym momencie na przykład jedziemy na jednym kole albo robimy drift. Jak dzisiaj idzie biznesik? Oj, po prostu nie spodziewaliśmy się takiego ruchu. Mam informację, że żona po towar pojechała. No niestety musiała. Musiała, czyli szybko się skończył. Którego roku maluch? Ile pan włożył kasy? Tyle co trzeba. Czyli w ogóle nic konkretnego nie uda się. Dobra, ale naprawdę prima sort. Prima sort. Ja też tak uważam. Naprawdę rewelacja. Witam bardzo serdecznie. Udało mi się pomiędzy bardzo ważnymi zadaniami złapać Krzysztofa Bębna z firmy Tron Rental, głównego organizatora MotoPikniku 2019. Cześć Krzysiek. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich. Portal Moja Norwegia odwiedził nas wreszcie na Gardemoen Raceway w trakcie MotoPikniku. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za przyjęcie eleganckie. Powiedz mi, wiem, że masz dużo czasu. Jak w tym roku impreza? Tym razem liczebność ludzi dopisała, ale z pogodą było gorzej. Wczoraj były naprawdę duże opady deszczu, a szkoda, bo jednak ta pogoda jest ważna. W tym roku zdecydowaliśmy się zrobić profesjonalne zawody driftowe z główną łączną sumą nagród 100 tysięcy koron i naprawdę zjechały tutaj gwiazdy z całej Norwegii i Szwecji z driftu. Pani jest VIP-em, zobaczyłem, czyli tak. Pani jest bardzo ważna. No nie powiem. Co pani jak impreza? Jak super, wrażenia? Rewelacja. Super. Klimat czuć, z daleka, tak, od całego wjazdu. W zeszłym roku byliście? Nie. A w przyszłym roku będziecie? Będziemy. Na pewno. Wrażenia super. No super, drift jeszcze nie jeździłam, ale mam nadzieję, że skorzystam. Już prawie. No, byłyśmy pierwszy raz, podobało nam się bardzo. Czyli będziecie częściej przychodzić. Czy będziemy kontynuować? Tak. Wydaje mi się, że tak, no, ale dobrze jakby dopisała na pogoda.